W materiale skupimy się na wprowadzaniu opisów do okien i drzwi. Najpierw wchodzimy w właściwości ogólne opisów, zarówno dla drzwi, jak i dla okien. Tutaj możemy ustalić sobie warstwę, kolor, wysokość czcionki oraz jednostkę i normę, według której będziemy wprowadzali nasze opisy. Zatwierdzamy OK. Przechodzimy teraz do kolejnego elementu, do opisu okien. Wprowadzamy te same informacje, zatwierdzamy OK. Teraz zaznaczamy nasz element, wchodzimy w okno parametryzacji i wybieramy indeks. I tutaj mamy możliwość kustomizacji naszego opisu. Główne elementy to zaznaczamy szerokość, wysokość oraz żeby było to skojarzone z naszym otworem, odległość naszej linii wymiarowej wraz z oznaczeniem. W polu indeks wpisuję nazwę. Mogę również wykorzystać kodowanie, na przykład $N, żeby zawsze tutaj została wprowadzona nazwa naszego elementu, ale możemy również z klawiatury wpisać nasze oznaczenie. Do wymiarów możemy uwzględnić dodatkowe detale. Jeżeli tego nie uwzględnimy, program podaje nam wymiary otworu. Identycznie wygląda ta sytuacja w przypadku okna. Również wchodzimy w okno parametryzacji, następnie indeks, zaznaczamy wysokość oraz szerokość, skojarzamy z otworem, tutaj zaznaczamy również, żeby pokazał nam wysokość parapetu, wprowadzamy nasze oznaczenie, zatwierdzamy OK i nasz opis jest gotowy. Także zachęcam do sprawdzenia sobie tych opisów w różnych opcjach i dziękuję za uwagę.